Przed nami prawdziwa uczta dla melomanów. Już w czwartek, 13 października rozpoczyna się 24 Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego. Tym razem organizatorzy festiwalu Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne zapraszają na podróż przez kontynenty film i operetki. Festiwal rozpocznie się w czwartek koncertem pod hasłem Przez Kontynenty o godzinie 18 w Auli Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie zaprezentują się Virtuos Akordeonu i Pandeonu pan diatonicznego Wiesław Przątka w towarzystwie doskonałych muzyków. W sobotę, 15 października o godzinie 18, muzyka zabrzmi w Leszczyńskim Ratuszu. W koncercie klasycznie i filmowo publiczności zaprezentuje się trio fortepianowe: akolada w składzie Marcin Herman Skrzypce, Marta Orzelska-Kurzawa-Fortepian i Elżbieta Skubiszewska-Herman Skrzypce. W niedzielę, 16 października, w swoje podwoje gości festiwalu zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna. W gmachu głównym przy placu Meciga o godzinie 18 otwarty zostanie salon Romana Maciejewskiego oraz wystawa 25 lat Leszczyńskiego Towarzystwa Muzycznego. Z recitalem fortepianowym dzieł Fryderyka Chopina wystąpi Jacek Kortus. W poniedziałek 17 października na koncert głosy i melodie operowe zaprasza Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie. Wykonawcy zaprezentują znane i lubiane tematy muzyczne m.in. z filmu Wabank, Musicalu. Skrzypek na dachu, operetki Lekka Kawaleria, czy Oper Carmen, Straszny Dwór, Aida i opowieści Hoffmana. Na zakończenie festiwalu we wtorek 18 października publiczności zebranej w gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie w 15-20-minutowych programach zaprezentują się chóry Chopin z Leszna, Nową Harmonia Śmigiel i Rapsodia Lipno.